Nazywam się Katarzyna Pawlak i poprowadzę dzisiejsze szkolenie. Jeżeli chodzi o mnie, to pracuję w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Zajmuję się podziałami, rozgraniczeniami, numeracją porządkową, regulacją, stanów prawnych nieruchomości tych gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa, ponieważ jesteśmy miastem na prawach powiatu, więc mamy to wszystko jakby u siebie razem. Dodatkowo właśnie ewidencjonowanie zasobu nieruchomości, do tego deklaracje na podatek od nieruchomości, jakieś tam korekty tych deklaracji na podatek również leśny, także wszystko tego typu rzeczy, wszystko jest na mojej głowie. Oczywiście dodatkowo wszystkie inne atrakcje, które gdzieś tam nam ktoś, że tak powiem, doda. Na początku troszkę teorii, no niestety trzeba te tematy omówić, później takie praktyczniejsze ujęcie naszego ewidencjonowania. Tutaj, proszę Państwa, jest kwestia taka, że mamy różne wielkości gminy. Niektórzy z Państwa mają 400 działek na stanie, niektórzy mają 1000, a jeżeli to jest miasto, może być tych działek i 6 tysięcy, 10 tysięcy, prawda? W zależności właśnie kto ma jaką wielkość gminy. I tak naprawdę sposób tego ewidencjonowania może się różnić w zależności od wielkości gminy. Mamy jedne przepisy, ale różne rzeczy jesteśmy w stanie wyciągnąć ze swoich danych w zależności od tego, w jaki sposób je ewidencjonujemy. No i teraz po kolei, proszę Państwa. Na początek przepisy, na których, nawet nie przepisy, przepraszam, ewidencja. Ewidencje mamy trzy i one są połączone. Mamy gminny zasób nieruchomości i tutaj ustawa o gospodarce nad nieruchomościami mówi nam, jak ewidencjonować gminny zasób nieruchomości. Prowadzi ją wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ustawa się zmieniła nam od 9 września tego roku, także tam są pewne zmiany, o których będziemy mówić, które są dosyć istotne, jeżeli chodzi o plan wykorzystania zasobu. Tam jest największa zmiana, także tutaj na to zwracam uwagę. Plany robimy raz na 3 lata, także jeżeli ktoś ma obowiązujący plan, to nie musi się martwić, ma czas, żeby dostosować swoją ewidencję do tego, żeby móc wykorzystać później ją, te dane z tej ewidencji do sporządzenia tego planu. Natomiast jeżeli komuś się plan kończy, to musi się po prostu pośpieszyć, może tak w skrócie. Druga ewidencja, którą wszyscy znają i kojarzą, jest to ewidencja gruntów i budynków. Także w tym momencie, proszę Państwa, ta ewidencja jest prowadzona przez starostę. Jeżeli jest porozumienie między starostem a daną gminą, czasem dana gmina sama prowadzi ewidencję gruntów i budynków, jednak w większości ewidencja ta jest prowadzona przez starostów na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. My tak naprawdę podstawowe dane bierzemy z ewidencji gruntów i budynków, ponieważ ta ewidencja jest prowadzona cały czas, jest zachowana pewna ciągłość, bez względu na to, czy się zmienia pracownik, czy nie, mamy te przepisy, jest to w skali ogólnokrajowej, także tu wszystko mamy, że tak powiem, cały czas aktualizowane, powiedzmy, że w miarę na bieżąco. Natomiast sami wiemy, że w tym gminnym zasobie to jest różnie i tak naprawdę w zależności właśnie od wielkości gminy, albo ktoś to robi przy okazji, albo po prostu ma całe, w ogóle jest stworzony cały wydział, który się ma zajmować gminnym zasobem nieruchomości. Także tutaj w zależności po prostu od tej wielkości różnie to wygląda. No i trzecia ewidencja, ewidencja księgowa. Również prowadzona przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od wielkości gminy i tu mamy ustawę o rachunkowości. Dodatkowo oczywiście są inne ustawy, rozporządzenia, bo to jest dosyć specyficzny temat. My sobie też będziemy o tej ewidencji księgowej rozmawiać, bo one są w jakiś tam sposób z naszą ewidencją zasobu połączone i ciężko by było prowadzić jedną ewidencję i nie prowadzić drugiej.